Nic nie umiem, kochanie. Pojechałaś. Zostałem w małym miasteczku. Siedziałem na ławce na rynku parę godzin. A tak bym chciał wszystko. Już mam taki w głowie zarejestrowany film, od którego oderwać się nie mogę, kochanie. Mam takie marzenia chłopca. Chciałbym w życiu coś wielkiego zrobić. Coś jeszcze wypluć z siebie. Ale boję się. No, chodź. No i co? Nie byłeś dzisiaj na stadionie? Byłem. Słuchaj, jeżeli ty się nie weźmiesz do roboty, to natychmiast nie zejdziesz poniżej 4 minut i będzie kompromitacja. Moja czy twoja? O co ci chodzi właściwie? Co? O różne rzeczy. Dlatego tu przyszedłem. Słuchaj, Edward. Ja zachowuję się wobec ciebie głupio. Proszę cię bardzo, nie gniewaj się. Nie mówmy więcej na ten temat. Ja w memoriale startować nie będę. Grozi ci dyskwalifikacja. Źle mnie zrozumiałeś. Ja w ogóle już nie chcę startować. Mówisz, że nie
chcesz startować. Mówisz, w porządku, ale sport to nie są imieniny u cioci. Tu się nie mówi dziękuję i wychodzi. Tu się biega i bierze za to pieniądze. Nie zauważyłeś tego? Ty mi to mówisz? Bo w prasie o tym nie czytałem. Słuchaj, ja nie chcę być koniem wyścigowym, rozumiesz? Ale te wyścigi to podstawa twojego życia. Właśnie tego się boję. Zmądrzałeś na tym. Teraz tak nagle, ale zapamiętaj to sobie dobrze. Bez tego biegania, bez zwycięstw, bez sportu, bez tego wszystkiego, co stworzyło ciebie, twój mit, Peter Rensa, co zostanie? Ja. Ja. Ty, ja to twoje inteligenckie dąsy, twoje romanse, chimery, które, zapamiętaj to sobie dobrze, nikogo nic a nic nie obchodzą. I dlatego biegałeś i będziesz biegał, bez względu na to, czy ci to się w danej chwili podoba, czy nie. Twój ratunek. Ratunek dla twojego ja, który tak bardzo kochasz. Inaczej się utopisz, zagubisz, zwariujesz. Przecież dobrze ciebie znam. Namyśliłaś się? Nie, to niemożliwe. Nie dajesz rady, sama widzisz. Nie mogę! To wiesz, ile ćwiczę na świecie? 6 godzin wody, gimnastyka, balet, miej do mnie zaufanie. Jazda! Za 5 minut trening. Skończyłam z tym. Za 5 minut trening. Skończyłam z tym. Do widzenia. Za 5 minut trening. Co? Ja mam stąd skakać? Co to takiego? Zaledwie 10 metrów! O rany! 10 metrów to cały dom! Nie, nie, nie! Tylko 3 piętra! No wie pan, ja mam skoczyć z 3. piętra? Na miejsce!
śladu! Ciągnij brzuch i wolno prostuj nogi! Tak, patrz przed siebie! Jazdę! W ogóle nie myślisz o palcach. Palce stóp powinny być naciągnięte i w ogóle wszystko powinno być w linii prostej. Ręce, ramiona, kręgosłup i nogi. Tak? Czy wiesz pamiętać? Nie. Dlaczego? Bo nie słuchałam. Jak to nie słuchałaś? Dlaczego? Bo myślałam. O czym? O panu. Słuchaj. A nie jest pan ciekaw, co sobie myślałam? Ja? Mhm. Jestem, no. Myślałam, że to dobrze, że pan tu jest. Jako 13. i przedostatnia skacze Krystyna Jabłonka, Gwardia Warszawa. Boję się, potwornie się boję. Zrobiłeś 6 skoków bardzo dobrze. Ten jest najtrudniejszy. Zrobisz go najlepiej i wygrasz, zobaczysz. Ostatni skok w konkursie zwierzy odda zawodniczka z Gdyni, Maria Plater. Numer startowy 14. Wykona 2,5 obrotu w przód w pozycji łamanej. Wygrała. 8, 8,5. Wygrała! 9, wygrała! Wygrała! 8. Wygrałaś! 8,5. Wygrałaś! 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 Stary, strasznie się cieszę. Naprawdę, cieszę się. Panie panie, kapitalne, panie, dawno czegoś takiego nie widziałem. No. Pozwoli, że ci złożę jeszcze. No, gratuluję. Gratuluję ci. No, stary, to było wspaniałe. To była wspaniała historia. Majka! Majka! Proszę państwa, wszystko wskazuje na to, że młodziutka zawodniczka z Gdyni, Maria Blatter, znalazła się w czołówce. Ambitnej zawodniczce, jej znakomitemu trenerowi składamy serdeczne gratulacje. Kochanie!
Został pan sam. Niestety. Kiedy przychodzi pani koleżanka o 10? Tak. Mieszkam w Monopolu. Naprawdę? Bardzo ładnie z pana strony. Pierwsze piętro, pokój 17. Jest pan tego pewien? Łatwo sprawdzić. Bardzo żałuję, sprawdzam tylko rachunki. Tylko? Wystarczy, nigdy mi się nie zgadzają. Rzeczywiście tylko rachunki pani sprawdza? Więc? Więc? Dobry wieczór. Da nam pani coś do picia? Starowin czy jarzębie? Mogą być dwie małe czyste. O. Panno Krysiu! Słucham, panie redaktorze. A! O, świetnie, ładne imię Krystyna. Przestań się wygłupiać. Przecież się nie wygłupiam. Pij budkę, idziemy. Dwie duże, czyste i dwie łowy sodowe. Ładny ten bar, nie pani? Słowo daje coraz ładniej pach na te fiolki. Pokój 17. Pierwsze piętro, pół do 11. Przysięgam, że będę czekał. Dziękuję. Ty wiesz, jak to się nazywa? Andrzej, ja nigdy nie byłem dezerterem. A teraz kim chcesz być? Sam chciałeś. Wziąłeś to na siebie. Czy ty nie rozumiesz, że się można zmienić? Przecież nie uciekam. Ale chcesz uciec. Co, nie zimno ci? Popatrz, jakiś stary nagrobek. O, i napis. Coraz to z ciebie jako z drzazgi smolnej wokoło lecą szmaty zapalone. Gorejąc nie wiesz, czy stawasz się wolny, czy to, co twoje, ma być zatracone. Czy popiół tylko zostanie i zamęt. Czy idzie w przepaść? Przepaść. Z burzą? Coś strasznie niewyraźnie. Nic nie widać. Czy na dnie popiołu zostanie gwiaździsty diament wiekuistego zwycięstwa zaranie? To ładne. Czy zostanie na dnie popiołu gwiaździsty diament? A czym my jesteśmy? Ty? Na pewno diamentem. Boże, gdybym ja wiedział wczoraj to, co wiem teraz. Nie przyszłabym wówczas do ciebie. Wiesz, ja dotychczas nie wiedziałam, co to jest miłość. Naprawdę.
kochanie. Spadł śnieg, bardzo duży. Jest potwornie zimno, pusto, smutno. Ja leżę na marach. Była obawa zapalenia płuc, ale już jest dobrze. Radio gra. A ja myślę, że cię bardzo lubię. Lubię w tobie uśmiech. Dziecinny, prosty, głupi. Lubię wrodzoną naiwność i wyimaginowaną nieufność. Lubię w tobie serdeczność i skromność, ale i ambicje, i pewność siebie. Lubię twoje przeżywanie filmów, sztuk i książek. I twoją książeczkę do nabożeństwa. Lubię w tobie twoją radość życia, twoje pocztówki, listy i fotografie, twój bałagan na stoliku nocnym, twoje swetry, twój czarny szal, twoją niebieską chustę, beret, twoje brwi i rzęsy i kolor szminki do ust. I twoją hardość i dobroć twoją lubię. Co jest? Patrz. Znów. Świnia. Co? L'administrateur. Dyrektor. Zawsze też. Uważaj, bo się udławisz. Ja zapalę świeczkę, będzie jaśniej. Bardzo wyraźnie mówisz. Tadek Tusz. German poet. 100 lat. Merci. Brawo. Na zdrowie. Daj mi troszeczkę. Martel to zupełnie jak Bibler. Co to Bibler? Alkohol aperitif naturalmente. Nadrzmiałe duże nam memu dziecku. To jest taka bardzo stara, zapach uliczna piosenka. Jak krew purpurze, czerwone róże, wyrwane serca, zmroczone krwią. Matka, noce całe musi tańczyć, pić, bo ma dziecko małe. A dla? Ma dla kogo żyć? Ciało! Ciało ma zgorszałe. Goni resztką sił, bo ma dziecko małe. Nabrzmiałe duże, jak syn dorośnie, niech mu zapach ślą. Jacques? A? O czym myślisz? O niczym. Nie można myśleć o niczym. O tobie. Za wcześnie? Za późno. Prawie jak w romantycznej tragedii. Le romantisme? Tylko w teatru i poezja. W życiu nie ma Romeo i Juliet. Nie ma? Nieprawda. Są, ale zupełnie inaczej się nazywają, rozumiesz? Jacques. Jacques! Co? Uśmiechnij się.
Co mam robić, żeby się teraz uśmiechał? Zostać na mojej planecie. Porzucić swój biały zamek i przenieść się do mojego. I będziesz się uśmiechał? Jeżeli zostaniesz ze mną, tak. Wiesz co? Mam myśl. Jeżeli kiedykolwiek będziemy się mieli rozstać, to ty nie przyjdziesz do mnie, nie powiesz, że to już koniec. Przyjdziesz i powiesz, chcę jechać z tobą. To będzie nasz ostatni dzień. Jacques, znowu robisz. Z małą rzeczą, dużą rzecz. Po co mówić teraz o rozstaniu? Jest śmieszne, rozumiesz? Przecież to tak prosto. Jacques? Jedźmy już. Po co się śpieszyć? Poczekamy do jutra. Przyjdę po ciebie rano, rozumiesz? Rano? Cieszę się. Będziesz wesoły, tak? Na pewno. Do widzenia. Cześć. Do jutra! Pierwszy raz przekroczyłem tę bramę. Podchodziłem coraz bliżej i bliżej i zadawałem sobie pytania. Kto z nas stchórzył? Ja, który uciekałem się do marzeń o zamku? Czy ona, która bała się zejść na moją planetę? Może pani myśleć, co pani chce. Ale ja wiele przeżyłem. W tym kraju to nie nowina. Gdy napisał w książce, nikt by nie uwierzył. Rządziłem ludźmi, tłukłem kamienie na drogach. Rozdawałem domy i żebrałem o kawałek chleba. Strzelałem do człowieka i mnie. Duszono pętlą z drutu kolczastego. Czy mam ci wierzyć? Oj, Helu, Helu. To już idź. Ojciec zaraz wróci.
Dzień dobry pani. Znowu jestem. Dzień dobry panu. Państwo się poznają. Nie będę przeszkadzać. Pani pozwoli, że się przedstawię. Gruszka jestem. Może kawki? Może kawki? Nie piję kawki. Nie piję kawki. Może pani usiądzie. Nie zła dzisiaj pogoda jest. Nie taka zła, nawet dobra. Tak, dobra. Wie pani, ja mam dzisiaj wolny dzień. Czy pan pracuje w handlu? Ja? W spółdzielni? Perspektywa? Jestem kierownikiem. A co robi ta perspektywa? Syfony. Tak, syfony są bardzo potrzebne, tylko często nie ciągną. Nie. Moje ciągną. Wie pani, może byśmy pojechali zobaczyć mieszkanie? Jakie mieszkanie? Jak to? Jakie? No, moje. Przecież nie kupuje się kota w worku. Oczywiście. A daleko to? Pojedziemy taksówką. To jest kuchnia. A tu jest pokój. Wszystko nowe. Bez pudła. Komplet stołowy. Grusza. Tylko brak gospodyni. Pan na kogoś czeka? Tylko na panią. A tu jest łazienka. Komfort. Przecież tu jest kobieta. Wszystko dla pani, tylko wskoczyć. Woda raz. Woda dwa. O. Dla pani dyspozycji, bez pudła. O. Ja. Czy mogłabym się wykąpać? Dziś rano nie zdążyłem. Ależ oczywiście, proszę, to jest bardzo proste. Proszę bardzo, ręcznik, świeży, mydło, PKO. Szlafrok też. Czekam ze śniadaniem. Ciemno. Na dworze upał. No po prostu chłodniej, przyjemniej. A dlaczego się pani ubrała? Już mówiłem, że szlaf. No, byłoby dużo wygodniej. No, strasznie lubię polędwice. Aha, po to proszę, proszę bardzo. Tak. Dwa. Trzy. Oj, cztery. Kto je, ten nie grzeszy. Proszę się czuć jak u siebie w domu. Po wódce żygami zasypiam. Bez wódki rozum krótki. Właśnie. Poproszę o wodę sodową. Syfonów tu u mnie nie brak. Ładna perspektywa. Surowca teraz dobrego nie ma.
Za 3 razy sztuka. Pani... Ja sama. Przepraszam. Ja nigdy nie piję wody sodowej. Tam, gdzie się leje, to się dobrze dzieje. Należy ulepszać technologię produkcji. Nie miał pan w związku z tym nieprzyjemności? Na pochyłe drzewo to i koza nie wejdzie. Wie pani, dzisiaj są takie czasy, że nawet można sprzedać stół o 2 nogach. Ja sobie zawsze dam radę. Dla mnie prawdziwy mężczyzna to taki, u którego kobieta ma wszystko. Od A do Z. Cały dom musi zazdrościć. Pani Gruszkowie. Chcecie pochodzić, tak? Czego pali się? Łukasz? Znowu fotoreporterzy. Albo co? 2 słowa. A kto ty? Kolega Adasia. Nie widziałem go, mówiłem mamusi. Cholera z Adasiem. Mam ważniejszą sprawę. Będziemy rozmawiali w drzwiach. Cicho. Honor kobiety. No dobrze. Zejdę na dół tylko raz, 2. Chcę pohandlować. Czym? Pytam. Handluj sobie, koleś, co mi zawracasz głowę. Mam na górze dziewczynę i chatę wolno tylko do jutra. Dam ci najlepszą, ani to rus. Co znaczy daszmy, kto komu co daje? Ze mną nic z tych rzeczy, koleś. Powiedziałam ci, że mam na górze dziewczynę. Ja chcę za nią... listy. Baśki. Ty? Ja. Gentleman nigdy nie oddaje listów od kobiet. Czytaj je przez telefon. To ty jesteś ten, który wyciągnął drucik. Honorowy z ciebie chłop. Dam ci 2 płyty. Koleś, powiedziałem, do domu? Iść! Dam ci wszystkie swoje płyty. Warte 1,5 kawałka. Co ty do mnie z tym 1,5 kawałkiem, co? Ja te listy będę czytał wnukom, żeby wiedział, jak dziadzia kochali. A kto teraz takie listy pisze? Powiedz, kto? Czytam je sobie co niedziela i zaraz mi wraca nadszarpnięta w czasie tygodnia wiara człowieka. Rozumiesz? A po co ci te listy? Chcesz zrobić jakiś brudny skok? Co? Nie, chcę je oddać Baśce. Adorator się znalazł. Cichy wielbiciel, opiekun. A upoważnienie masz? Nie mam. Nie masz. A wiedziałem, że nie masz. Ona bardzo dobrze zna ten adres. Kiedy zechce, będzie mogła zabrać te listy. Nawet bez pieniędzy. Czy ty myślisz, że wszystko można dostać za forsę? Tak. Fe. Zdemoralizowany jesteś, koleś. Fe. Nie wierzysz zupełnie w człowieka. Trzeba wierzyć w człowieka, koleś. Trzeba. Dam
Dam ci magnetofon. Głupiś, koleś. Obrażasz mnie. Niedzielę. Ale ja ci daruję. Nie będę cię bił. Po pysku. Cześć. Przestaniesz się migać. Bo co to za porządek, nie? Ani żony, ani dzieci, ani prania w domu. Tylko baluje król życia. I robi co chce, kiedy ty orzesz jak słoń i nawet pisnąć ci nie wolno. A kiedy już raz w roku uda ci się popić z kolegami, to fanfary, sztandary, ola Boga i he, 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 he. Gdzie jesteś? O, tutaj? Tutaj? Pamiętasz? Co? Spirytys u Rudego. Nie. Nie pamiętasz? Kiedy to było? Pamiętam. Nie wygłupiaj się. Nie! Nie pamiętam. Żyjemy.
jednak to były czasy, Andrzej. Myślisz? Oj, jak się żyło i w jakiej kompanii. Było kiedy tylu fajnych chłopców i dziewcząt, co? Co z tego? Wszyscy prawie zginęli. No inna sprawa, ale życie było fajne. Myśmy byli inni. Młodsi. Nie tylko. Wiedzieliśmy, czego chcemy. Kobiet. Wiedzieliśmy, czego od nas chcą. Odkryłeś. No jasne. A czegoż oni mogli innego chcieć? Żebyśmy ginęli, teraz chcą to samo. W porządku, stać nas na to. Nie zgrywaj się. Ginąć to żadna sztuka. Zależy jak. Tylko to potrafimy. Mało? Beznadziejnie mało. Przesadzasz. Przesadzasz, Andrzej. Przecież nie trzeba tego wszystkiego tak brać na serio. Po prostu trzeba się przepchać przez tą całą hecę. Nie dać się nabrać. Nie nudzić się. Czego więcej? Może. Koniec dam ci dobrą radę. Nie szukaj winnych. Jeżeli są to wedle prawa, które wtedy nie obowiązywało. Jakiego prawa? Wedle prawa zachowania każdego życia za wszelką cenę. Taka była nasza wojna! Tego nie rozumiem. Słuchaj. Kiedyś ci napisałem, że wszystko wyjaśnię. Więc mów. Ja go widziałem. Jędrka? Przyjechali furmanką ze stacji. Czekałem na nich, bo poprzedniego dnia zawiadomili mnie, że przyjadą. Kto? Nie mówiono kto. Miałem pokazać drogę do lasu i podać hasło. Oprócz furmana było ich dwóch. Jędrek, który spał. Widziałem jego głowę, był przykryty płachtą. Więc znaczy, że go odbili. Ty nie możesz zrozumieć, co do ciebie mówię. Nie możesz zrozumieć. To nie znaczy, że go odbili. To znaczy, że nasi go zabrali. Rozumiesz, biedaku? Nasi. Mój Boże, po co ja ci to wszystko powiedziałem? Mogłeś nic nie wiedzieć. Niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić, jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć. Zielonymi listeczkami, śpiewem jezior, zmierzchu graniem, aż ukaże jądro mleczne ptasi świst. Jeno wyjmij z tych oczu szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny tych lat gniewnych, czarny pył. Kto mi odda moje zapatrzenie i ten cień, co za tobą odszedł? Ach, te dni, jak zwierzęta mrucząc, jak rośliny, są coraz młodsze i niedługo już tacy maleńcy na łupinie orzecha stojąc popłyniemy porą na obrót.
chłopak jak na przekór wodnym slojom i tak w wodę się chyląc na przemian popłyniemy nieostrożnie zapomnienie tylko płakać będą na ziemi zostawione przez nas nasze cienie. Ziemię twardą ci przemienię, w mleczów miękki, płynny lot. Wyprowadzę z rzeczy cienie, które prężą się jak kot. Futrem iskrząc zginą wszystko, twardy mórz, serduszka listków, deszczu w siwy splot. Jeno wyjmij z tych oczu szkło bolesne obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, tych nadgniewnych czarny pył. Aż jego dosięgnie zmroku i szept przy ustach usłyszy kochany. Szumi piosenka i głowę owije mu dzwoni jak włosów miękkich smuga. I w jezdni pachną tak mocno, że on pochylony nad śmiercią zaciska palce na broni i wstaje i jeszcze czarny od pyłu bitwy czuje, że skrzypce grają w nim cicho, więc idzie ostrożnie powoli, jakby po nici świąte może szumiące chłopie. Czuję głos miękki pojący, w ciszy olbrzymiej na wyciągnięcie ręki kochany. Szumi piosenka, więc wtedy obejmą ramiona. Las nocą rośnie, otchłań otwiera, usta ogromne chłonie ich się. Przeszli przepadli, dym tylko dusi i krzyk wysoki węgle, węgle. Wiesz, że ja nie jestem tchórzem. I co z tego? Zrozumiałem, że ja już nie mogę dłużej zabijać, ukrywać się. Ja chcę żyć, po prostu żyć, no nic więcej musisz mnie zrozumieć. No. Nic, nie muszę. Ty mi to mówisz jako żołnierz, czy jako przyjaciel? Nie rozumiem. Romek, kto się wygłupiasz? A z czego mam się cieszyć? Że widzę wasze pijackie mordy? Gęby tych dziwek? Że zdychacie jak te ryby w śmierdzącej wodzie? Że zdychamy wszyscy? Bez ludzi, bez świata, bez jutra? Nie! Nie, jutro kas! Pojutrze kas! Zawsze kas! Zostaw to. Suchy syn. Do domu. Kopa kordę.
Witam pana doktora na bezalkoholowej zabawie. Widzisz, mordeczko, los starego kawalera. Nie doje, nie dośpi, a potem nogi jak z waty. Truje pan mola. Każdy ma mola, co go szmola. Złamane życie, oszukany przez bliźnich. Nie wierzę w człowieka. Niebieski to ptak. Służba, nie drużba.
pamiętajcie ten taniec! Przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polsce. To wszystko. Orkiestra! Tańczyć! Tańczyć! Wasze święto, młodzi! Wszystkie pary tańczą na kółeczkach!